Czy wy to widzicie, co tam się stało? Nasz statek się totalnie rozbił i nie ma na nim nic. I co najgorsze, nie ma naszego przyjaciela Dave'a, który prawdopodobnie gdzieś zatonął albo zaginął. Nie wiem, widzowie, oglądajcie ten odcinek do końca, bo dzisiaj będziemy szukali. Odłączyłem się troszkę od ekipy, bo Papillon, Milky i Bolo pojechali troszkę w drugą stronę, ale ja stwierdziłem, że dobra, czas wrócić i czas przeszukać to miejsce, bo no nie dam sobie spokoju, przecież nie mogliśmy tak odpłynąć. Dave'a trzeba znaleźć i tak być po prostu nie może. Został mi koks, więc sobie zjem to koksa, w sumie go tylko mam. I słuchajcie, tam jest statek, tam jest zatopiony statek, który wjechał w górę lodową. Nie wiem, w ogóle to się wydarzyło, po prostu byliśmy już tak zmęczeni podróżą, już po prostu Papillon nie ogarniał totalnie kierowania i bum, i bum, i bas, i tam wybuchnęliśmy. No to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko, ale mam nadzieję, że w tamtym miejscu uda mi się przede wszystkim odzyskać trochę itemów, bo taki jest też plan, żeby odzyskać trochę itemów przed wyruszeniem w następną podróż, a następnie, żeby po prostu znaleźć jakikolwiek ślad o tym, że Dave żyje, bo ja o tym wiem, ja o tym jestem po prostu pewny, ale muszę to jeszcze wskoczyć i muszę wskoczyć na tą łódkę, tylko jak ja mam tutaj na nią wpłynąć? O dobra, nie, w sumie dam radę na nią wpłynąć, patrzcie, ej, w ogóle nam się przód statku rozwalił, ja tego nie widziałem wcześniej, patrzcie, o nie, to jest moja nawet tajna baza, która jest zepsuta, o nie, czekajcie, ja mogę to jakoś zniszczyć, mogę to postawić, mogę, dobra, jesteśmy na statku, o nie, ale w ogóle co to jest za dziwny efekt, patrzcie, nasz statek jest totalnie rozwalony, dobra, słuchajcie, akcja jest następująca, szukamy śladów, więc wy musicie być teraz bardzo, ale to bardzo uważni i musicie śledzić, co się aktualnie dzieje na ekranie, bo jeśli coś przegapimy, to będzie duży klop. Słuchajcie, patrzcie na wszystko, co tutaj mamy. Mamy piece, ale w tych piecach już wszystko nie ma, no bo zaczęło się już wszystko wypalać. Tutaj mamy skrzynkę, ale tu widzę, że w tej skrzynce nie zostało nic tam przydatnego. Wezmę sobie może tylko to i wezmę sobie może floatery, bo floatery się zawsze mogą przydać. Co my tutaj mamy? Dywan? O, i mamy jakiś scuba helmet. A, ej, to jest ten hełm Milky! Dobra, go na pewno przyda. Jakaś rybka tutaj utonęła. Mamy ten hełm Milky, tylko wiecie co? Czy my możemy gdzieś tu jeszcze zejść? Bo zobaczcie, że to jest pełno wody. To może właśnie użyjemy tego hełmu Milky. Patrzcie, jak ja teraz wyglądam. Wyglądam jak jakiś astronauta, jakbym poleciał w kosmos. Ale to nieprawda, bo w kosmos żaden nie lecę. Dobra, chodźcie, wpłyniemy, może tutaj zanurkujemy i poszukamy tutaj w tym, czy czegoś tutaj nie znajdziemy, może jakiegoś listu, może Dave tutaj jest po prostu i trzeba go jeszcze uratować. O, patrzcie, ej, dobra, no to na pewno weźmiemy, bo tu są nam ogromne ilości węgla, które wykopaliśmy i znaleźliśmy, więc tego węgla na pewno muszę wziąć, żeby nam nie zabrakło, ale patrzcie, jak ja śmiesznie wyglądam w tym hełmie, normalnie jestem płetwodurkiem, niesamowite, naprawdę, naprawdę super. Tam jest jakieś zejście na dół, ale chcę tam sobie przepłynąć, ja nie mogę w ogóle, to jest tak zakrzywione, naprawdę, patrzcie, tam fizyka Minecraft jest totalnie zepsuta. To jest w ogóle jakiś kolejny statek? On tam był? I to jest ta świątynia. O, nie chcę tam iść, bo tam są te guardiany głupie. Ja się ich boję, bo jestem tylko żółtomowcem, a nie jestem nikim innym. O, dobra, ja nie mogę. Dobra, idę sobie tutaj w tym miejscu i muszę coś znaleźć, bo coś mi tutaj ewidentnie nie pasuje. Kurczę, nie wiem, co tutaj się dzieje w tym momencie. O mój god, dobra. Chodźcie, zejdźmy tutaj na dół. Może tutaj coś jeszcze znajdziemy? Czy gdzieś tutaj coś jest, czy coś to jest? To jest dużo balastu. Ej, co to jest tyle balastu? Ej, przecież tego nie było. Co to, od kiedy to jest tyle balastu? Ej, ale przecież tego nie było, co to... Okej, okay. Czemu nasze floatery zamieniły się w balast? I czemu to... Tam jest jakaś wielka skałamarnica, ja do niej nie chcę podpływać. Nasze floatery zamieniły się w jakiś balast. Ja nie mogę, dobra, wiecie co? To wygląda bardzo dziwnie, ale czy my coś tutaj znajdziemy? Czy w ogóle coś jest koło tego statku? Bo ja póki co nic nie widzę. Może gdzieś tutaj jest jakaś dziura, cokolwiek. Jakaś informacja o Dave'ie. Żebyśmy jakkolwiek go tutaj mogli znaleźć. Tam jest w ogóle jakaś jaskinia, tylko boję się tego skalmara, wiecie co? Ja może spróbuję gdzieś tutaj wpłynąć, może coś tutaj będzie, tutaj nic nie ma. Halo, Dave, może jesteś gdzieś w jakiejś jaskini, może gdzieś tutaj, ale ja widzę, że ciebie tutaj po prostu nie ma. O, może gdzieś tutaj, ja nie mogę, tutaj w ogóle ta jaskinia. Tutaj nie, tu w ogóle jest jakaś takie magma, jest tutaj, robi ta magma. Jest pełno ryb i nie ma tutaj niczego, co mogłoby wskazywać na to, że Dave przetrwał. Totalnie nic, czego nie ma. To są jakieś czerwone elementy? A to, co to jest? Ej, to było? To jest krew? Czy to jest krew potwór? To jest chyba krew. On tu był. Ten potwór chyba tu był. O, czyli Dave musiał gdzieś się tutaj zatrzymać, bo przecież niemożliwe, że Dave by z nim walczył. To jest jakaś jaskinia kolejna, ale czy coś tutaj jest? Nie, my tu byliśmy chyba przed chwilą. O tak, my przed chwilą tutaj byliśmy. To jest normalnie przecież krew potwora. Tutaj...
Ja już się bałem, że to jest ten wielki potwór, ale całe szczęście to jest tylko wieloryb, który mi nic nie powinien zrobić. Ale zobaczcie, tutaj w ogóle też jest jakaś dziura. Ja po prostu chcę znaleźć, widzowie, coś, co nam jakkolwiek zaprowadzi do Dave'a, cokolwiek nam powiedziało, że on tutaj gdzie może być. Patrzcie, jest tutaj coś takiego. Co to jest za miejsce? Ej, to było wcześniej? Co to jest w ogóle? Tego wcześniej nie było, czy to jest właśnie jakiś... Miejsce, w którym się Dave zatrzymał? Patrzcie, jest jakieś zielone łóżko, skrzynia? Co to jest? Cztery Cockat Rabbit. A, czyli mamy cztery gotowane królczaki, znaczy króliki. A tutaj mamy jakąś siekierę diamentową, no to ją wezmę, bo siekiera się oczywiście przyda. Mamy potato i mamy książkę, ale co jest w tej książce? Jak ktoś to czyta, to wie, że jakimś cudem żyje, nic mi nie jest? Chyba, ale... Nie jest chyba, ale widziałem coś dziwnego. Wielkiego, boję się, uciekam stąd. Żaba. Okej, to musi być od Dave'a, to musi być od Dave'a. Czyli widzowie, udało się, czyli Dave faktycznie przeżył. Dobra, to jest całe szczęście. To dobrze, że wiemy, że on przeżył, że mamy jakiś znak w ogóle od niego. Ja już się bałem, że naprawdę jest coś jest nie tak. Ale bardzo mnie dziwi jedna rzecz. Dlaczego tutaj zniknęły te floatery, które podnoszą na statek? Zamieniły się w balast, który daje go do ziemi, a to w ogóle czemu... Ten zombie pływa na tej rybie, to mi się nie podoba, ja wychodzę stąd, ale mamy jeszcze jedną poszlakę, tą jedną poszlaką jest oczywiście ta czerwona krew, tylko dokąd ona prowadzi, czy może to są właśnie ślady Dave'a, może Dave został zraniony przez tego wielkiego potwora i może on właśnie poszedł gdzieś w tym kierunku? Coś takiego? Czekajcie, nie, to mi się nie zgadza. To mi się nie zgadza, to jakby wygląda, jakby to nie miało być prawdą. Zobaczcie, ale nie, faktycznie to gdzieś prowadzi, patrzcie. Tutaj to idzie, gdzie to jeszcze idzie? To idzie, a w tamtym kierunku to jeszcze poszło, idzie. Dobra, musimy tam jakoś przepłynąć. Dobra, chodźcie, bierzemy, uuu, plum, plum, plum. Bierzemy, płyniemy. O nie, jak ja powiem Papilonowi o tym i w ogóle Milki i w ogóle powiem to on i im, że jak oni się dowiedzą o tym, że ja coś takiego znalazłem o Dave'ie, że Dave żyje, to w ogóle to jest niesamowite. Ja zaraz będę musiał do nich pójść i zaraz będę musiał mi to o tym wszystkim powiedzieć, bo jak im powiem, to normalnie oni nie wiem, no to ucieszą się bardzo, nie, że znalazłem jakąś informację o Dave'ie, że Dave tak naprawdę no, nie zginął i zajmiemy wszystko w porządku. Jeju, jak ja się bardzo cieszę, ale to jest w ogóle ta krew, fuj, ja nie lubię nie pływać, w ogóle ona jest taka brzydka czerwona, nie podoba mi się, tylko pytanie, czy to jest krew Dave'a, czy to jest krew... Ej, właśnie, to Dave już może nie żyć, skoro przed chwilą... To jest jego krew może. Nie, w ogóle ja nie chcę tak myśleć, dobra. Płyniemy za tą krwią, w ogóle cało ja pływam w jakimś ponurku. A nie ma tutaj nigdzie nie ma żadnej łódki, ani niczego. Dużo lepiej by to było, patrzcie jeszcze te skalmany głupie ze SpongeBoba. Ja nie mogę. I co to za reki jakiś śmieszny, patrzcie to. On chyba będzie chciał mnie zaatakować, dobra. Kolejna krew, faktycznie, patrzcie, krew. I tam jest kolejna krew. Dobra, i dokądś to musi prowadzić, bo na razie nie wiem, dokąd to może prowadzić w jakikolwiek sposób. Patrzcie, krew, kolejna krew i tam jest jeszcze jedna krew. Oj, to tam prowadzi nas do jakiegoś miejsca, czy my po prostu idziemy śladami Dave'a? No nie wiem, to wydaje się być bardzo dziwne, ale póki co, to mamy tutaj naprawdę bardzo, ale to bardzo wiele różnych poszlak o tym, żeby Dave faktycznie żył. Patrzcie, idziemy cały czas za krwią. Tutaj idziemy, tu idziemy, cały czas jest wszystko w porządku. Mam coś, patrzcie, widzicie to, tam coś jest. Co to jest, port? Nie, o nie, krew. Więcej krwi. To jest jakiś port chyba, bo to jest kotwica. Normalnie to jest kotwica, ona tutaj jakby została przy porcie i może ktoś tam popłynął? Ale co to jest w skrzynce? Patrzcie, w skrzynce mamy auksi, balon, balast. Aha, czy są jakieś pozostałości chyba? Ej, czekajcie, a gdyby, dobra, nie. Wiecie co? Ja niszczę to. Ja chcę zrobić sobie łódkę. Ja robię sobie z tego łódkę. Wiem, że pewnie będzie mega słaba, bo będzie pewnie mega słaba. Ale poczekajcie, zrobimy sobie tylko to. I czy ja mogę zrobić z tego łódkę? Mogę zrobić z tego łódkę, ale czemu to mi tak... Aaaa, płynimy. A my się to zaczepiło wszystko, czekajcie. Muszę dać te floatery, bo ja bez tych floaterów to nic nie zrobię. O, patrzcie, dałem sobie floatera. I zaraz z drugiej strony trzeba dać floatera. Ja nie mogę, to jest najgorsza łódka, jaką widziałem w życiu, naprawdę, najgorsza łódka, jaką widziałem w życiu. Dobra, i wiecie co, i nie będziemy chyba za szybko płynąć, ale muszę szybko dopłynąć do Papilona i do...
Jedziemy tak strasznie wolno, ja nie mogę. Do Papilona idę, Mirki, muszę im wszystkim powiedzieć, bo może to jest jakiś znak, że faktycznie jest szansa, że Daewoo jeszcze żyje. O wieju, ile się płynęło, to jest masakra, ale moja łódź została rozbita, bo była tragiczna. Ale na całe szczęście już dopłynąłem, bo zobaczcie, mamy tutaj ten biom taki z grzybami i gdzieś tutaj powinna być nasza tratwa i oni tam powinni w ogóle siedzieć. Mam nadzieję, że się bawią w najlepsze. O, no oczywiście, że siedzą sobie i nic nie robią. A ja oczywiście co? Ja oczywiście zaplam się w krwi, szukam Daewoo, a oni sobie siedzą i pewnie grilla sobie robią jeszcze jakąś karkóweczkę czy coś. No ja tak myślałem, oczywiście tak jest. Ej, chłopaki! Ty płynie, przybłęda! No, gdzie on w końcu jest? No, lolo. A wiecie gdzie ja byłem? Wiecie gdzie ja byłem? A wy nie wiecie gdzie... Jeszcze nie mogę tu... O, mogę wejść. Wiecie gdzie ja byłem? Gdzie? No gdzie? Wy nie wiecie gdzie ja byłem, bo ja byłem szukać naszego przyjaciela. No. Nic nie znalazłeś. No i nie znalazłem go, to akurat prawda, ale mam jedną informację, że on faktycznie żyje. Znaczy, żył. Co się z nim stało po tym wybuchu? Dobra, ogólnie taka jest szybka akcja, że on podobno tak, jakimś cudem przeżył, znaczy tak, przeczytam mam książkę, bo jest książka napisana. Jak ktoś to czyta, to wiedz, że jakimś cudem żyje, nic mi nie jest chyba, ale widziałem coś dziwnego, wielkiego, boję się, uciekam stąd, żaba. Tak napisał i w sumie to tyle, więc możliwe, że on uciekł, ale jest też zła wiadomość, bo w miejscu, kiedy była ta łódź, pojawiła się krew i nie wiem, czy to krew Daewoo czy potwora. Więc ja naprawdę wiem tyle, że nic nie wiem, czyli, wiem, że żył. Czyli tak naprawdę nie wiadomo, czy żyje. Nie wiadomo, ale wiem, że żył. To tyle, że przetrwał naszą, wiesz, starcie z górą lodową, którą ty spowodowałeś, bo nie uważałeś. Co ty mówisz? Statek nie chciał zahamować, już nie wiem, co się stało z silnikiem. Nie, mi się wydaje, że ty po prostu się zagapiłeś. No nie, no przecież patrzyłem cały czas. Sobie no, obejrzyj mój film. No dobra, obejrzę, więc co ekipa? Daewoo żyje? Chyba. I w sumie to nic więcej nie wiemy, więc co, idziemy chyba dalej, płyniemy, co? No tak, no trzeba. No to dobra. Okrętowo spłynął w głę i fregaty popłynęły. Na sędzu zemy nie zdobycie.